Wyspałaś się dzisiaj? Nie. Jak wygląda twój idealny weekend? Kiedy mogę się wyspać po całym tygodniu? Dotkniesz językiem nosa? Pokaż. Nie. Jak to jest, że deszcz pada, a śnieg sypie? No właśnie też się zastanawiam. Twoja ulubiona piosenka to? Aktualnie słucham takiej jednej piosenki Margaret i ją zanucę i zaśpiewam la la la. La 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 la. Dobra, no to tak. Kawa czy herbata? Kawa. Co zawsze jest w twojej lodówce? Sok pomarańczowy ostatnio. Jak nazywałoby się trzęsienie ziemi na Marsie? Trzęsienie Marsa? Powiedz stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. O czym myślisz przed snem? Zwykle o tym, co stało się w ciągu poprzedniego dnia albo co stanie się następnego. Byłaś grzecznym dzieckiem? O nie, jak byłam mała, to byłam straszna. Co mówisz, jak się wkurzasz? Kurza stopa. Jesteś typem zazdrośnika? Nie. Twój ulubiony film to? Ulubiony film o Nietykalni i Choć goni nas czas. Przepraszam, dzisiaj nie umiem mówić. Chodzisz w domu na golasa? Nie. Co cię kręci w facetach? Bardzo lubię, jak ktoś nie ocenia po okładce, tylko lubi bardziej poznać. Makaron czy pizza? Makaron. Znasz Every Night? Tak, znam. A wy znacie? Co cię najbardziej zaskoczyło w twojej pracy? W mojej pracy? Pracy teoretycznie, którą jest bycie influencerem, najbardziej. To, że można tak jakby nie zna się kogoś osobiście, ale obserwuje się go tyle, że jak się go widzi pierwszy raz, to ma się wrażenie, jakby się go znało kilka lat. Wolałabyś nie być sławna? Nie. Opowiedz najgłupszy żart, jaki słyszałaś. Ostatnio jakiś słyszałam i go kompletnie nie zrozumiałam, o matko. A, pamiętam. Koleżanka w szkole mi chyba opowiadała, przychodzi baba do lekarza, a lekarz to baba. I nie wiem, i tyle. Co najczęściej słyszysz na ulicy, kiedy ktoś cię rozpoznaje? Boże, Lena! Po śmierci dostaniesz karę czy nagrodę? Nagrodę. Której swojej części ciała nie lubisz najbardziej? Aktualnie lubię wszystko, ale kiedyś nie lubiłam nosa. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Bo tylko dorosłe latają daleko. Co będziesz dzisiaj jeszcze robić? Dzisiaj będę się uczyć na jutro. Pa! La, la, la.